miasto Szczecinek zabiegało o przejęcie zabytkowego budynku dworca PKP. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas wystąpił do oddziału nieruchomości PKP z wnioskiem o jego przejęcie. Kolejarze mają jednak inne plany i dali odpowiedź odmowną. Burmistrz uważa, że być może zabrakło wsparcia posłanki Małgorzaty Golińskiej. Posłanka odpiera zarzuty. Dworzec został wpisany do programu inwestycji dworca do roku 2023. Remont tam powinien zostać zakończony i o tym, żeby ten dworzec został wpisany na tą listę, rozmawiałam jeszcze z panem wiceministrem infrastruktury, panem Stomą, na początku 2016 roku, jak dobrze pamiętam. I ta deklaracja potem okazuje się, że faktycznie została ujęta w tym programie. No, gdzieś z mediów dowiedziałam się, że to jest za krótki termin dla pana burmistrza i że chce przejąć ten dworzec. My o tym, żeby dworzec w ogóle został wyremontowany, rozmawialiśmy z panem burmistrzem i on mówił prosił o to wsparcie w tym temacie. Natomiast myślę, że sam fakt, że udało się wpisać dworzec w plan modernizacji, jest już sporym sukcesem, bo przypomnę, że przez 8 ostatnich lat rządów Platformy Obywatelskiej takiego ruchu nie udało się zrobić. Więc jeśli do kogoś można mieć pretensje, że ten dworzec nie przeszedł w ręce samorządu bądź nie został wyremontowany do tej pory, no to można szukać tych winnych wśród ostatnich 8 lat. Natomiast dlaczego on nie został przekazany dla samorządu? Ja wystąpiłam do Ministerstwa Infrastruktury z zapytaniem, czy dlaczego jest taka decyzja, czy to jest decyzja wyłącznie polityczna, jak sugeruje pan burmistrz, czy za tym stoją jakieś merytoryczne przesłanki. I zasada jest taka, że jeżeli mamy dworzec czynny, jeżeli mamy dworzec wpisany do rejestru zabytków, jeżeli jest to dworzec, który został objęty planem inwestycji tej, o której mówiłam, dworcowych, no to generalnie tych dworców się nie przekazuje samorządom w celu zapewnienia pewnej jednolitości modernizacji, finansowania i tak dalej, bo tych dworców wpisanych do tego programu jest kilkaset. Test Your Skills to 3-rundowy konkurs dla montażystów filmowych ogłoszony na portalu YouTube. W każdej z rund uczestnicy mieli inne zadanie z zakresu montażu do wykonania. Do pierwszej rundy zgłosiło się ponad 200 osób, a wśród nich Basia Sobczyk, która od niedawna zasiada za konsolą telewizji Zachód. Pierwszą rundę konkursu Basia pokonała bez problemów, po drugiej znalazła się w gronie 22 osób, które zakwalifikowały się do rundy trzeciej. W trzeciej rundzie należało wybrać jakiś obraz i na jego podstawie zrobić film wyjaśniający jego znaczenie. Film znalazł uznanie w oczach organizatorów i ostatecznie Basia zajęła drugie miejsce na podium. A my obejrzyjmy film z trzeciej rundy. You're a soldier. It's gonna take you a while to adjust to civilian life. What do you want to do today, hon? Even when you're here, you're not here. I see you, feel you. But you're not here. I'm happy to be home, yeah. You might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't. Oh, that's not me, you know. If you think this war isn't changing you, you're wrong. Some stuff you leave there, other stuff you bring back. It's our job to figure out how to carry. Is it going to be in a big suitcase or in a little man purse? I'm just grateful to be alive. There's war going on, there's people dying. I wasn't even talking about that. It's like it's not even happening. We're all on our cell phones. Living our simple, simplistic lives, not even on the news.
He's a hero. You have to make it back to us. Już wkrótce w Szczecinku w internacie byłego liceum medycznego rozpocznie działalność filia zachodniopomorskiego ośrodka ruchu drogowego. Niezbędne umowy starosty z ośrodkiem już zostały zawarte. Zarząd województwa po zapoznaniu się z nimi podejmie ostateczną decyzję w sprawie uruchomienia filii. My wielokrotnie mówimy o tym przedsięwzięciu związanym z realizacją tego pomysłu. Przypomnę, to jest taki pierwszy pomysł w województwie zachodniopomorskim. Dopiero naszymi śladami gdzieś podążają inne samorządy, ale też wiem, że w pomorskim Chojnice chciałby taki punkt zamiejscowy uruchomić. W zasadzie to, co zrobiliśmy w roku ubiegłym, ono było zamknięciem pewnych wydatków inwestycyjnych. Mamy przygotowany plac manewrowy, drogę dojazdową, tak zwaną górkę najazdową. W zeszłym tygodniu po takich dosyć długich negocjacjach, nie ukrywam, parafowaliśmy projekt umowy, zarówno jeżeli chodzi o porozumienie między samorządem powiatu szczecineckiego a ZORD-em Koszalin, jak i umowę o użyczeniu obiektów, pomieszczeń, placu między ZORD-em a Zakładem Obsługi Nieruchomości przy ulicy Kościuszki, bo ta umowa użyczenia będzie przez Zakład Obsługi Nieruchomości podpisywana. Zresztą ona jest zgodna z uchwałą Rady Powiatu. Mówimy tutaj o użyczeniu, o niedzielę dzierżawie i pomieszczeń i placu manewrowego, ale w związku z użyczeniem ZORD Koszalin będzie ponosił pewne koszty związane chociażby z opłatą z tytułu podatków, porządkowania, energii cieplnej, elektrycznej, tego wszystkiego, co związane jest z funkcjonowaniem tego obiektu. Miesięcznie będzie to opłata rzędu 2100 zł. W tej chwili czekamy na taką już oficjalne zatwierdzenie tych uzgodnień przez Zarząd Województwa. Mam nadzieję, że jeszcze w miesiącu lutym podpiszemy tutaj już wspólnie z samorządem województwa, z panem marszałkiem umowę, ale w zasadzie od przyszłego tygodnia wchodzi nasza brygada remontowa, która zgodnie z uzgadnieniami ma dokonać adaptacji tych pomieszczeń na ten ośrodek egzaminacyjny. Już w tej chwili ZORD Koszalin ma podpisane umowy na budowę sieci logistycznej związanej z dostępem do tych programów egzaminacyjnych. Według oświadczenia pana dyrektora zostały pod Szczecinek zakupione 3 nowe samochody do centrum egzaminacyjnego. W tej chwili przygotowuje się ścieżkę związaną z nowymi komputerami i oprogramowaniem. W zasadzie nic nie wskazuje na to, że te nasze założenia, które sobie przyjęliśmy, że ten oddział zamiejscowy ZORD-u Koszalin będzie miał jakieś opóźnienie i najprawdopodobniej, tak jak żeśmy deklarowali, to wspólnie rozpocznie swoją działalność od początku kwietnia, to znaczy nie od 1, od 3 kwietnia tego roku. Trwają zimowe ferie. W Muzeum Regionalnym odbywają się zajęcia plastyczno-historyczne przeznaczone dla dzieci w wieku do 12 lat. Dziś dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury wykonywały maski karnawałowe. Muzeum Regionalne w Szczecinku zaproponowało dzieciom szczecineckich świetlic, jak i takim dzieciom ogólnym, które tutaj spędzają czas u dziadków lub inaczej spędzają te ferie zimowe, spędzenie czasu pod tytułem maskarada, to znaczy pomysł, który zaproponowaliśmy dzieciom, związany jest z okresem, który teraz przeżywamy, czyli z okresem karnawału. To są 4 spotkania we wtorki i w czwartki. Zaproponowaliśmy dzieciom najpierw poznanie karnawałów, które są nieznane im. Są to karnawały, które wpisane są na niematerialną listę dziedzictwa UNESCO, między innymi karnawał w Minszew, Alst, Schramberg. Te karnawały w Europie Zachodniej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem tych społeczności lokalnych. Natomiast dalsza część tych spotkań to miało charakter warsztatowy. Podczas tych spotkań dzieci wykonywały maski karnawałowe, inspirując się maskami, chociażby tymi maskami weneckimi. Dzisiaj nakrycia głów, zaproponowałem cylindry, korony dla dziewczyn lub czapki wróżek. Jak widać, zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem i dzieci, myślę, że chętnie w nich uczestniczą.
tym roku, podczas tych ferii zimowych, mamy 6 grup, które uczestniczą od poniedziałku do piątku w naszych zajęciach muzealnych. Wszystkie odbywają oczywiście się w budynku przy ulicy Szkolnej. Ferie się kończą, będzie chyba szkoda im opuszczać te mury. No tym bardziej, że na ostatnie spotkanie czeka dzieci niespodzianka, także myślę, że tym bardziej będą z utęsknieniem czekać na kolejne takie tak mile zorganizowany czas. Co dzisiaj tutaj robiliście? Kapelusze, nakrycie głowy. No i jaki miałaś pomysł, żeby dzisiaj wykonać właśnie taką piękną koronę? Znaczy skąd ten pomysł? Pan nam trochę też podsunął pomysły. I czy całkowicie same to robiłyście, czy jednak wam ktoś pomagał? Czasami. No, czasami. Czasami. A powiedz, co ty masz na głowie? Masz tak pięknie dopasowaną maskę do korony. Pióropusz. A ty co zrobiłeś? Zapomniałam. Pierota. Czapkę pierota. No i gdzie wykorzystacie potem te swoje piękne nakrycia i maski? Na bal karnawałowy na przykład, albo żeby powiedzieć rodzicom, jaką pracę wykonaliśmy. Super, a powiedzcie, czy takie spędzanie wolnego czasu tutaj razem z panem i panią jest fajniejsze, czy siedzenie w domu? Fajniejsze. Pierwszy raz uczestniczycie w takich zajęciach, czy już kiedyś brałyście udział? Kiedyś jeszcze chyba braliśmy. A ty pierwszy raz? Nie. Będziesz jeszcze przychodziła? Tak. W Szczecinku ma powstać trasa biegu z ekstremalnie trudnymi przeszkodami. Gdzie trasa zostanie ulokowana, mówi w programie samorządowym zastępca burmistrza Daniel Rak. To znaczy, sam Runmageddon, to wiadomo, to jest bieg z przeszkodami. No, my tutaj, wychodząc naprzeciw tym trendom, które można zaobserwować i widać, że też mieszkańcy Szczecinka czynnie biorą udział w tych biegach ekstremalnych. Co chwilę gdzieś widać w internecie zdjęcia, jak walczą ze własnymi słabościami, ale też widać te koszulki z napisem Szczecinek, to, że oni promują nasze miasto, to, że oni są obecni. Wiemy, że do tej pory takiego miejsca nie było. My pierwotnie myśleliśmy o tym, żeby zlokalizować to przy Kopernika, ale spotkaliśmy się tutaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Husaria. Właśnie oni reprezentują tą grupę osób Runmageddonowców, można by tak powiedzieć. I mówią, słuchajcie, no jeżeli moglibyście za naszymi sugestiami pójść, no to jednak inna lokalizacja, a może jednak Osir, a może jednak przestrzeń między ślusarnią a Osirem. I dlaczego nie? No, przecież my nie robimy tego dla siebie, tylko dla grupy zapaleńców. Oni wiedzą, w jaki sposób trenują, gdzie biegają, które tereny są dla nich bardziej atrakcyjne. No i też tutaj posłuchaliśmy ich tutaj głosu i korektę naszego pomysłu. Oni oczywiście powiedzieli, że fajną lokalizacją jest Kopernika, ale być może taka namiastka, właśnie stworzenie takiego dla dzieci z mniejszymi przeszkodami, z łatwiejszymi. No tutaj w pierwszej fazie, w pierwszym etapie realizacji tego pomysłu powstanie kilka przeszkód, takich jak równoważnia, takich jak ścianka spineczkowa, być może jeszcze jakieś, bo w tej chwili Runmageddonowcy, tak mogę powiedzieć, przesłają do Osiru swoje pomysły, te realizacje, które już gdzieś zafunkcjonowały w Polsce. My w ślad za tym, że ta przestrzeń zostanie zagospodarowana, chcielibyśmy też przy okazji tej inwestycji oświetlić odcinek drogi łączącej samą ślusarnię z Osirem. Ponadto w programie będzie mowa o zakupie 10 autobusów elektrycznych, na które miasto otrzymało dofinansowanie. Burmistrz opowie też o budowie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W Szczecinku nie tylko powstaną takie punkty, ale także nowe półpodziemne gniazda. Te gniazda będą znacznie różniły się od istniejących. Burmistrz wyjaśni, na czym polegają różnice. Chociaż ferie w pełni, szkoła podstawowa numer 1 tętni życiem. Wzorem lat ubiegłych zorganizowano tu feryjne półkolonie. Mówi się, że wszystko co dobre się kończy i ferie też powoli dobiegają końca, jednak niemniej słychać gwar i głosy dziecięce. Co się dzieje tutaj w szkole? Prawda, że szkoły nawet jak mają wolne, to rozbrzmiewają głosem dzieci. Cieszę się, że u nas kolejny raz organizujemy półkolonie, które już lada moment dobiegają do końca. Przebiegają bardzo sprawnie. Jestem zadowolona, że nie było żadnych większych problemów. Dlatego może, że i dużą uwagę przywiązywaliśmy do bezpieczeństwa.
bezpieczeństwa. Rozpoczynaliśmy półkolonie od takich akcji we współpracy ze strażą miejską, z naszą okręgą, z strażakami. Na temat korzystania z lodowisk i sposobów zabezpieczenia się przed wszelakimi urazami, wypadkami. Kolejnego dnia odwiedzili nas przedstawiciele powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz przedstawicielka policji. I uczyliśmy dzieci wszelakich aspektów bezpiecznego zachowania. No mam nadzieję, że te wiadomości pozostały w ich głowach, bo na szczęście nic się nie dzieje. A tak poza tym dzieci mają każdy dzień zorganizowany. Oczywiście to są zajęcia zorganizowane w taki sposób i dla dzieci, które są tutaj na miejscu w Szczecinku. Nie mamy aż tyle środków finansowych, żeby im organizować jakieś dalekie wyjazdy, ale myślę, że tak przyjemnie dzieci tu spędzają czas, że wcale nie musi być tych bardzo dalekich wycieczek. Dzieci tu praktycznie codziennie korzystają z zajęć na basenie, na ściance wspinaczkowej. Byliśmy w kinie, jutro idziemy do kina. Są zjeżdżalnie nadmuchiwane, tak jak dzisiaj Państwo widzieli. W tamtym tygodniu był zamek. Poza tym dużo prac takich manualnych dzieci tutaj robią. Mamy odpowiednie środki na to, żeby dzieci wykonywały prace plastyczne, jakieś prace techniczne. Korzystają z zajęć w naszej sali gimnastycznej. Poza tym spora grupa dzieci uczęszcza również do szkoły podstawowej nr 4 i tam przy hali, w sali gimnastycznej, w tej dużej hali są organizowane zajęcia typowo pod opieką instruktora wychowania fizycznego. I tam również chętne dzieci zgłaszają się pod opiekę nauczyciela i tam do godziny 14-15 mogą również aktywnie spędzać czas wolny. Ile dzieci przewinęło się w czasie ferii przez szkołę? W naszej szkole ogółem przewinęło się ponad 150 dzieci, dlatego że niektóre dzieci były zapisywane na jeden tydzień, inne na dwa tygodnie. W tym tygodniu jest część dzieci tylko na drugi tydzień zapisane, bo rodzice w ten sposób korzystali z jakichś swoich prywatnych wyjazdów. No i tak myślę, że około 60 dzieci przewinęło się przez salę sportową na ulicy Jasnej. Tak jak powiedziałam, wszystko co dobre się kończy. Fajnie, że dzieci miały opiekę, że były tutaj bezpieczne, a poza tym czegoś nowego się mogły zawsze nauczyć. Tak, no to jest takie typowe, że musimy wiele, wiele razy o tym samym mówić i myślę, że gdzieś te dobre nawyki nam zostaną. A półkolonie, ferie zimowe, no cóż, dobiegają końca. Trochę już taka aura wiosenna dzisiaj przynajmniej nas opanowuje, ale zapraszamy na lato. To już wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.